Tak. Ja na początku samym poproszę, żeby pan się przedstawił. Więc ja się nazywam Jan Mistowski. Urodziłem się w roku 1952 w Warszawie. I spotykamy się tutaj w studiu Polskiego Związku Bokserskiego. No, z nie byle jakiej przyczyny postanowił pan nam ofiarować, zrobić bardzo miłą niespodziankę. Coś dla nas, w sumie coś, co jest dla nas bezcenne, bo to jest zbiór autografów zebranych w 64 roku najlepszych pięściarzy, no i przede wszystkim trenera Feliksa Sztama. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że te autografy trafiły do pana? Tak. Jak to się w ogóle wydarzyło? To się wydarzyło w ten sposób, że jak już powiedziałem, jestem urodzony w Warszawie i moja rodzina, czyli mój tata, mama i moja siostra, prawie każdego lata żeśmy jeździli na wakacje do nadmorze, do takiej mieściny, która się nazywa Chłapowo. Chłapowo to jest taka wioska, która jest bardzo blisko Władysławowa, to jest takie większe miasto, i między Chłapowem a Władysławowem jest Cetniewo. Cetniewo wtedy, w roku 1964, było takie ładne, eleganckie miejsce turystyczne, gdzie między innymi polska ekipa pięściarska przygotowywała się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I tam nawet przypadkiem, myśmy o tym nie wiedzieli, żeśmy często chodzili z moją mamą, wtedy miałem lat 12, do Cetniewa. I tam moja mama zauważyła tych pięściarzy, ja też, i postanowiła, całe szczęście, ja o tym nie myślałem, mama była kobieta mądra, i zaczęła chodzić tam, gdzie oni trenowali. Mama się nie krępuje, wchodzi tam dwoma nogami i rękoma i zaczęła pobierać te autografy i pytała się zawodników. To była taka miła kobieta, wszyscy ją lubili i dzięki temu właśnie, ile to lat, 64, to jest lat temu 60, prawda? Tak, 60 lat temu. Zrobiła te podpisy. Autografy. No właśnie, to jest niesamowite, bo na jednym miejscu, na jednej kartce papieru mamy najlepszych mistrzów. Tak. No i podpis Feliksa Sztama to tak. Też duże przeżycie pewnie i dla mamy, i też dla pana być może, bo, no bo wtedy to też były gwiazdy polskiego sportu. Tak, no dla mnie to był taki wielki skarb, prawda? Ale w związku z tym, że nikt nie żyje wiecznie, ja w tej chwili mam też swoje lata i tak myślałem, co z tym zrobić. Pomyślałem, że moja córka, która jest... Ja żyję w ogóle już w Danii od lat 1970 roku, czyli dużo lat. 50 lat, prawda? I co zostawię moim pokoleniom? Oni się zupełnie już zduńczyli, moje dzieci, także oni nie wiedzą, co to jest w ogóle. Także pomyślałem, co z tym zrobić? Przecież jak ja już nie będzie, no to się przecież ona to wyrzuci. To skontaktowałem Polski Związek Bokserski w tym roku. No i całe szczęście, że Polski Związek jest tym zainteresowany, jak to słychać. No i dzisiaj właśnie, jak teraz przyjechałem do Warszawy na tym... No jest pan na wakacjach w tej chwili tutaj? Tak, i korzystając z wakacji odwiedził nas pan siedzibę Polskiego Związku Bokserskiego. Tak. No i dzięki temu mogliśmy przekazać, zobaczyć to na własne oczy, ten bezcenny w sumie dla nas kawałek kartki z tymi autografami. No i też są zdjęcia. Prawda? Proszę powiedzieć troszkę o tych zdjęciach. No oczywiście, no i dzięki tej darowizny to wy jesteście szczęśliwi. Ja też jestem szczęśliwy, dlatego że to się komu... prawda? Ktoś ma z tego zadowolenie. Polski Związek Bokserski. To jest kawał naszej historii, dorobku naszych pięściarzy, więc musimy o to dbać. I mało to, że mama zrobiła, postarała się o te autografy, to też porobiła kilka zdjęć, gdzie ustawiła mnie obok pięściarzy. O ile ja pamiętam, to był pan Pietrzykowski razem ze mną, kawał chłopa. Potem był też Drogosz. Potem był Artur Olech, ich było dwóch braci, bliźniaków, zdaje się. I ktoś tam jeszcze, nie pamiętam.
Leszek Drogosz chyba. Leszek Drogosz też był, tak. Już nie pamiętam, ale mam chyba 5 albo 6 zdjęć, gdzie stoję i obok nich, taki mały, oni to chłopie taki dobrze zdrowie, i podpisują te autografy. A czy miał Pan okazję zobaczyć na żywo, porozmawiać z Feliksem Sztamem? Nie, niestety nie. Wtedy nie było takiej możliwości? Nie. Nawet nie mam jego zdjęcia z tego czasu. Mhm. Także bardzo jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy Panu, że zechciał Pan to przekazać nam. Na pewno dla nas to jest bezcenna pamiątka. Proszę bardzo, to mnie cieszy. I kawał bezcennej historii. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, dziękuję sam. Super. I już. Pięknie. I wszyscy zadowoleni, prawda?